Już nie jestem dostępny i wreszcie mogę normalnie pracować. Tak mi powiedział w tym tygodniu znajomy. Oddał swojego smartfona sekretarce, ona rejestruje, kto dzwonił, a on odzwania. Odzwania do niektórych. Co więcej, skończył z polityką otwartych drzwi. Co 25 minut, gdy kończy swój blok Pomodoro, pyta podwładnych, czy jest jakaś sprawa, która wymaga jego uwagi. I dzięki temu po raz pierwszy od miesięcy, a może nawet od lat, ma poczucie, że może pracować. No bo kiedyś to była mała firma, Mały biznes, wszystkim się zajmował, miał na wszystko czas. W tej chwili przy obecnej skali rozwoju musi być niedostępny, żeby był produktywny. I to jest mój przekaz dla ciebie, że jeżeli masz poczucie, że już nie jesteś w stanie niczego zrobić, bo cały czas jesteś do dyspozycji swoich pracowników i klientów, to być może czas pomyśleć o tym, że jesteś zbyt dostępny, że jesteś zbyt dostępny. Nie mówię o tym, żeby się odciąć od świata. Warto zrobić segmentację Spojrzeć na listę klientów, powiedzieć sobie, to jest te 20% najważniejszych, którzy dają mi główne przychody i do nich być dostępnych. Nawet rozmawiać z nimi wieczorami, czy może nawet w sobotę, to są bardzo ważni klienci, ale inne segmenty niech będą załatwiane w blokach raz na jakiś czas albo przez Twoich współpracowników. No bo im większa odpowiedzialność, im większe przedsięwzięcie, tym potrzeba mniejszej dostępności.